Wybory Polaka Roku od lat są jednym z ulubionych konkursów dziennika Kurier Wileński. Dziś naszym gościem będzie zwyciężczyni kolejnej edycji tego plebiscytu. Miłośnikom Wileńszczyzny opowiemy także o nowych książkach i filmach o tematyce wileńskiej. Walenty Wojniło, zapraszam do Wilnoteki. Dziennik Polski na Litwie Kurier Wileński najbliższym latem uczci swoje 70-lecie. A od 25 lat jego czytelnicy każdej jesieni wybierają Polaka Roku. Postać wyróżniającą się i najbardziej zasłużoną dla społeczności Polski na Wileńszczyźnie. Polką roku 2022 została Krystyna Adamowicz. Przez ponad pół wieku redaktor tegoż dziennika, autorka kilku książek, po przejściu na emeryturę aktywnie działająca w środowiskach weteranów zespołu Wilia oraz Wileńskiej Piątki, czyli najstarszej polskiej szkoły. Kochani tutaj przybyli, jesteśmy wszyscy w jednej rodzinie polskiej. Dlatego tak zwracam się do Was jako do najbliższych ludzi. Ten tytuł Polaka Roku ja dzielę z moimi kolegami z piątej szkoły i z Wilii, bo za dawnych, dawnych lat trzymaliśmy się polskości, kiedy nie bardzo było można się trzymać, ale my wszystko jedno swoje robiliśmy. Każdego roku czytelnicy Kuriera zgłaszają swoich kandydatów do tytułu Polaka Roku. Chociaż często, jak i w przypadku pani Krystyny, liczy się nie tylko ostatni rok, ale wieloletni dorobek na rzecz polskości. Następnie kapitula, złożona ze zdobywców tego tytułu, wyłania dziesiątkę finalistów i właśnie na nich czytelnicy głosują przez kilka miesięcy, wycinając kupony z gazety. Nie podajemy, ile kto zdobył tych głosów, żeby to nie wyglądało, że ktoś jest mistrzem, ktoś jest srebrną, ktoś z brązem. To nie są zawody sportowe, więc ukrywamy te dane, ale pani Krystyna była bezapelacyjną, więc i blisko nie było do tej sytuacji, gdy przed kilkoma latami mieliśmy dwóch raptem zwycięzców. Impreza, która jednoczy środowisko polskie, która promuje środowisko polskie, która pozwala Kurierowi Wileńskiemu tak trochę rozruszyć naszą społeczność i tym się chwali ta impreza. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, to ja chyba jestem po raz drugi nominowany i jestem w tej dziesiątce Polaków. Ta impreza zawsze zostawia takie ciepłe uczucie, dlatego że no, jakoś społeczność typuje tych najlepszych, najbardziej widzianych, najbardziej widocznych na tym firmamencie Wileńszczyzny. I promuje też polskość i chyba o to chodzi. Okrasą gali Polaka Roku w tym roku był koncert w wykonaniu jednej z finalistek, do tego najmłodszej. Studentka Litewskiej Akademii Muzyki, Kina i Teatru Ewelina Gancewska nie tylko marzy o karierze wokalnej. W ubiegłym roku zabłysnęła w kolejnej edycji The Voice of Poland. Oczywiście takie niezapomniane emocje na całe życie, bo byłam w tej dziesiątce. Byłam najmłodszą, jestem najmłodszą w tej dziesiątce. No i wśród tak dostojnych ludzi zasłużonych dla polskości na Wileńszczyźnie bardzo się cieszę. Gościem Wilnoteki jest dziś Krystyna Adamowicz, czyli Polka Roku. Witam serdecznie i od razu pytanie, co dla pani oznacza ta nagroda w ustanowieniu, w której pani przecież aktywnie uczestniczyła? Pracowaliśmy w jednym gabinecie z panem świętej pamięci Surwilą. No i tak od niechcenia mówię, wiesz ty co, może dawaj pomyślimy o tym, Polaka Roku wybierzemy. Podaliśmy do gazety, że prosimy o zgłoszenie. No i zgłosiło się. 39 tylko kandydatów zgłoszono. Został wybrany świętej pamięci Jan Mincewicz. To naprawdę człowiek zasłużony. No i następny konkurs już trochę więcej ludzi było. Teraz natomiast ja widzę, jak obecny Kurier Wileński, jak to robi, to po prostu robi jako święto. Ale dla pani to chyba nie jest nagroda roku, tylko za całokształt, dorobek całego życia. Co dla pani oznacza ta nagroda? Oczywiście mam dużo nagród i z czasów kiedyś polskich naród państwowych nagród. I jeszcze byłam też osobowością roku na Warmii i Mazurach. Ale ta dla mnie jest bardzo cenna, naprawdę, bo nie przesadzam nic. Ona dla mnie no, mówi o tym, jak gdyby o moim całym życiu polskim tutaj na Litwie. Właściwie ja urodziłam się w Polsce w 1938 roku, nie ukrywam swoich lat.
I to była Polska. Dla mnie to ma to też jakieś szczególne znaczenie, prawda? Chociaż ono nie ma praktycznego znaczenia, ale symboliczne na pewno. Ja rosłam w rodzinie polskiej, ja utworzyłam sama rodzinę polską. Moje dzieci uczyły się w polskich szkołach i ja pracuję całe życie po polsku tylko tak. W innym języku nie pracowałam przez te swoje prawie 60 lat pracy. A właśnie wróćmy do tych początków. Dlaczego postanowiła wybrać pani dziennikarstwo akurat w tamtych czasach, kiedy to dziennikarstwo było jednak głównie narzędziem propagandy, co tam dużo mówić? Jakoś my wtedy nie odbieraliśmy tego, że to narzędzie propagandy. Po prostu mnie tak wyszło, że nauczyciele i rosyjskiego, i polskiego zwracali uwagę, że ja może trochę lepiej piszę niż inni, jakieś tam wypracowania czy coś takiego. I pamiętam właśnie jedna z nauczycielek powiedziała na balu maturalnym: Krystyna, a ty musisz iść tylko na dziennikarstwo. Pomyślałam, jednak dziennikarstwo to nie, ja pojadę do Polski, tam wstąpię na medycynę. No i pojechałam jako repatriantka tak zwana. Czyli zdecydowała się pani na wyjazd pod koniec lat 50. w ramach tej drugiej fali, ale potem pani wróciła do Wilna. Dlaczego? Po pierwsze zrozumiałam, że te studia, które ja sam wybrałam w Polsce, są nie dla mnie. Wróciłam do Wilna, do mamy. Nie ma jako mamy, jak śpiewa się. Czyli rodzice nie zdecydowali się na wyjazd? Nie, rodzice nie zdecydowali się przede wszystkim dlatego, że mama też była przeciwko mnie, że nie chciała, żebym ja wyjeżdżała. Ja jednak byłam twarda, chciałam wyjechać. No i wróciłam i mamy to ku radości mojej rodziny. Dowiedziałam się, że Czerwony Sztandar poszukuje pracownika do działu listów, a potem zostawiono mnie, bo ja kilka informacji dałam. Między innymi pierwsza informacja była też o piątej szkole. To jakby jakieś sądzenie mnie ta piąta szkoła. Powiedzieli mi, tworzymy dział szkół w redakcji, no i zapraszamy ciebie, proszę, jest praca. No. Ile mogłam, oddałam siebie temu szkolnictwu w polskiej szkole. Czyli 60 lat pracy dziennikarskiej. Tak, w samym Kurierze, czy Czerwony Sztandar Kurier, 50 lat równiutko. Potem jakoś już odeszłam, nieetatowo pracowałam. No i te 10 lat uważam za bardzo takie bogate w moim życiorysie, bo zostały wydane cztery książki, to dwa tomy o piątej szkole, zawsze wiernie piące, jeden o Wilii i jeszcze o Centrum Kultury Polskiej na Litwie. A jakie jeszcze plany twórcze są w najbliższym czasie? Takie społeczne zwiady te nasze na groby profesorów Polaków z piątej szkoły. Planuję wydać kronikę tego, gdzie jaki mogiła znajduje się naszych profesorów i z opisem tego, kto to taki, kto gdzie leży. Czyli trzeci tom książki o piątce? Trzeci tom, to można powiedzieć jako trzeci tom, bo to jest ta sama piątej szkole, tylko to o tych profesorów, którzy już spoczywają. O nich nie można zapominać, oni zrobili bardzo dużo. Przecież szkoła powstała w 1944 roku, to trzeba pamiętać, sam najbardziej sowiecki taki okres był straszny, ale szkoła dawała rady, walczyła. Patriotyzm z wielkich Polaków jest ogromny. I u mnie, i u pana, i tu. I my wszyscy tym żyjemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Przystanek Historia w Wilno zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Wileńskim Domu Polskim spinało szereg działań prowadzonych przez IPN na Wileńszczyźnie. Przede wszystkim zaprezentowano wilnianom najnowszy film o Józefie Mackiewiczu pod tytułem Czarny Sufit. Droga na człowieka jest czymś, bez czego jego życie byłoby wegetacją. W swojej prozie, w swojej literaturze Józef Mackiewicz jawi się także jako profeta. I to zobaczymy w filmie Czarny Sufit. Był od początku przekonany, że każdy rodzaj współpracy czy pobłażania sowieckiemu komunizmowi, każdy kompromis ze zbrodniczą ideologią sowiecką prowadzi świat na skraj przepaści. Dziś już z perspektywy XXI wieku jesteśmy świadkami tego, jak rosyjskie czołgi często pod czerwoną gwiazdą, pod sierpem i młotem nadal niszczą wolny świat i zagrażają wolnemu światu. Widzicie ten sufit? Jest czarny jak smoła.
Po pokazie odbyła się prezentacja książki Moniki Tomkiewicz Zbrodnia Ponarska 1941-44 wydanej przez IPN. Była to okazja do dyskusji o kaźni w Ponarach, której świadkiem był także mieszkający nieopodal Józef Mackiewicz. Sprawa Ponar budzi emocje i w Polsce, i na Litwie, i mogę powiedzieć, że nawet na całym świecie, ponieważ współpracuję od wielu lat z moimi partnerami naukowymi ze Stanów Zjednoczonych i tam też temat Ponar w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie cały czas jest obecny i cały czas budzi emocje. Ludność żydowska rzeczywiście tam stanowi największą liczbę straconych i to wychodziło z założenia tej polityki niemieckiej, że wszyscy Żydzi mają zginąć. Chociaż w dalszej kolejności to i Polaków podobny los czekał, gdyż po wymordowaniu tej ludności żydowskiej podobny los czekał i Polaków, i Litwinów. Pierwsze wydanie książki Zbrodnia Ponarska ukazało się jeszcze w 2008 roku i wzbudziło kontrowersje zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Nowe wydanie zostało poprawione i poszerzone o wyniki najnowszych badań. Najważniejszy moim zdaniem atut tej książki, tego wydania drugiego, uznałabym uzupełnienie listy ofiar obywateli polskich narodowości polskich, których teraz znamy 406 nazwisk, czyli 53 nowe nazwiska zostały w tej książce uzupełnione i są to wszystkie życiorysy, są to uzupełnione wszelkie dane osobowe, data aresztowania, data skazania, za co ta osoba została skazana i data wykonania egzekucji. Liczba Polaków zamordowanych w Ponarach wciąż jest nieznana i szacowana na kilka do nawet kilkunastu. Tysięcy. Jednak właśnie polski wątek Ponar na Litwie pozostaje prawie nieznany. W ostatnich latach społeczność litewska z bólem, ale uświadomiła fakt szerokiej kolaboracji i udziału Litwinów w zbrodniach hitlerowskich, ale Ponary kojarzone są wyłącznie z Holokaustem. Nie tylko Żydzi, obywatele II Rzeczpospolitej, bo też tej świadomości nie ma, ale też i Polacy. Z drugiej strony kto tam do nich strzelał? No to strzelali w większości przecież tym z oddziale specjalnym i Petingasie z Boris, to przytłaczająca większość to byli Litwini. Od lat Litwę obejmuje swymi działaniami białostocki oddział IPN. Także na ten rok w ramach przystanku Historia Wilno przygotowano szereg spotkań, w tym warsztaty i wykłady dla młodzieży szkół polskich na Wileńszczyźnie. Z kulturą, z historią polską będziemy starać się docierać tam, gdzie tylko będzie taka potrzeba, gdzie będzie odzew, gdzie będzie możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, którzy też potrzebują motywacji, też potrzebują nowych narzędzi, instrumentów. Do tego Centralne Biuro Przystanków Historia chce pojawić się na Litwie ze spektaklami Miś Wojtek. Dla młodzieży, dla dzieci jest to niedźwiedź, który służył w II Korpusie Polskim, ale tak naprawdę przez pryzmat tego zwierzęcia, które towarzyszyło żołnierzom, chcemy jako instytut przypomnieć o II Korpusie Polskim, o generale Władysławie Andersie. Od lat Instytut Pamięci Narodowej ma też wielu przyjaciół na Litwie, z którymi współpracuje i którym postanowił też podziękować za wsparcie i życzliwość. Od 90. lat zaczęliśmy tę współpracę. Co udało się zrobić? Odnalezienie szczątków żołnierzy Armii Krajowej na terytorium całego rejonu i budowanie kwater żołnierzy Armii Krajowej, to mam na myśli i w Solecznikach, i w Wejszyszkach, i w Puszczy Rudnickiej, w Sęgieliszkach. Podczas pobytu w Wilnie delegacja IPN złożyła też kwiaty na Rosie i w Ponarach oraz spotkała się z litewskimi kolegami z Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. W poprzednim odcinku pytaliśmy, przy murach jakiego klasztoru się znajdujemy i jacy powstańcy byli tutaj więzieni. Otóż jesteśmy przy murach klasztoru dominikanów, a więziony tutaj był Konstanty Kalinowski, który właśnie tu napisał swoje listy z podszubienicy, Tytus Dalewski i Józef Kalinowski, późniejszy święty Rafał Kalinowski, beatyfikowany w 1991 roku. Za poprawne odpowiedzi serdecznie dziękujemy. Obchodzimy w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zryw narodowościowy objął wtedy ziemię Królestwa Polskiego i Litwy i zakończył się niestety klęską. Rozpoczęła się fala represji carskich. W Wilnie gubernator Mikołaj Murawiew, zwany Wieszatielem, skazał na śmierć wiele osób związanych z powstaniem. Grupa owych skazanych i straconych została pochowana w bezimiennym grobie na Górze Zamkowej. Otóż w 1916 roku wystawiono w tym miejscu pomnik, rodzaj symbolu honorujący owych straconych powstańców.
Proszę powiedzieć, o jaki symbol chodzi. I to już wszystko na dziś. Jak zwykle czekamy na poprawne odpowiedzi i do spotkania za tydzień w kolejnej Wilnotece.